Proszę Państwa, już minęły o parę dni od czasu, kiedy ukraińska aktywistka pani Irina Zemliana oblała czerwoną farbą rosyjskiego ambasadora. No, ale w międzyczasie się wiele wydarzyło. A poza tym pani Irina, chociaż była bardzo dumna ze swojego wyczynu, to jednak uznała, że w Warszawie jest niebezpiecznie, dlatego że podobno dostała jakieś takie informacje, że ktoś ją zamierza zgwałcić. No i to tak nią wstrząsnęło, że aż się udała w miejsce bezpieczne. Oczywiście w asyście policji naszej, bo policja wobec ukraińskich aktywistek to zajmuje postawę wysoce służebną. Gdzieżby tam zwykły obywatel Polski, który płaci na policję podatki, mógł oczekiwać takiej rewerencji? O tym nie ma mowy. No i pani Iryna udała się w miejsce bezpieczne. Gdzie to miejsce bezpieczne jest? No być może, że na Ukrainie jest najbezpieczniej teraz. No ale nie tego nie wiemy. Na razie Ukraina kroczy odważnie, krok po kroku do ostatecznego zwycięstwa. Rosja już się rozpada, tylko patrzeć, jak tam będzie druga rewolucja bolszewicka, która zimnego ruskiego czekistę Putina zmiecie z powierzchni ziemi. Proszę Państwa, a tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju zaszły ważne zmiany. Mianowicie, to znaczy nie zaszły żadne ważne zmiany oczywiście, dlatego że pan prezes Adam Glapiński został wybrany na następną 6-letnią kadencję na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Stało się to dzięki temu, zresztą niewielką większością głosów. Ta niewielka większość głosów została uzyskana dzięki temu, że w Zjednoczonej Prawicy ustały potępieńcze swary, bo wcześniej, jak marszałek Terlecki nas informował, pojawiły się tam oznaki zniecierpliwienia i pojawiły się rozmaite pomysły kuracji przeczyszczającej. No, ale w międzyczasie wielce czcigodna posłanka Siarkowska, która tam z niejednego komina wygartywała, przeszła do Solidarnej Polski z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym Solidarna Polska zwiększyła swój stan posiadania w Sejmie do 20 posłów. No i ubytek 20 posłów oznaczałby utratę, natychmiastową utratę przez rząd większości parlamentarnej. No i proszę Państwa, tej większości parlamentarnej nie udałoby się tak prędko odbudować. Rząd musiałby zostać zdymisjonowany, tym bardziej, że nieprzejednana opozycja na pewno by wykorzystała tę okazję, by zewrzeć szeregi i pośladki i tutaj objąć rządy, bo wtedy rządy straciłby pan premier Morawiecki, a pan premier Morawiecki akurat już teraz się znowu znajduje w opałach. Gazeta Wyborcza, jakieś dziennikarstwo śledcze przeciwko niemu wdrożyła. No to nie wiadomo, czym by się to skończyło, gdyby przestał być premierem. Więc potępieńcze swary w Zjednoczonej Prawicy ustały jak ręką odjął. Solidarna Polska udzieliła poparcia kandydaturze pana Adama Glapińskiego, no i w ten sposób wszystko wróciło do stanu poprzedniego, to znaczy z tą poprawką, że naczelnik państwa podobno pracuje nad zmianą ordynacji wyborczej. Taką zmianą, żeby Solidarna Polska nie była mu już potrzebna. Rzeczywiście nie da się ukryć, że pan minister Ziobro dostarczył naczelnikowi państwa co najmniej tyle samo zgryzot, co pan prezydent Duda. No a tu przecież sprawa nie jest zakończona. Mówię o stosunku, o wojnie hybrydowej, jaką Niemcy za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej
prowadzą przeciwko Polsce. No i dopóki minister Ziobro nie chce się zgodzić i Solidarna Polska nie chce się zgodzić na reformatorskie pomysły w zakresie wymiaru sprawiedliwości autorstwa pana prezydenta Dudy, który postuluje tam likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz taki dziwaczny pomysł testowania sędziów. Ten pomysł testowania sędziów polegałby na tym, że jeżeli strona w procesie uznałaby, że orzekał tam sędzia, który został rekomendowany panu prezydentowi do nominacji przez nową Krajową Radę Sądownictwa, no to mógłby się domagać wznowienia postępowania i żeby to wznowione postępowanie prowadzili sędziowie rekomendowani przez starą Krajową Radę Sądownictwa. A tymczasem, proszę Państwa, tutaj, kiedy trwały te burzliwe debaty na temat pana prezesa Adama Glapińskiego, gładziutko przeszła nowa, stara, nowa Krajowa Rada Sądownictwa. No i to niewątpliwy sukces Zbigniewa Ziobry, bo teraz wszelkie pomysły z testowaniem sędziów chyba się nie przebiją przez procedury legislacyjne. No a to jest niestety oznacza, że Komisja Europejska nadal będzie wstrzymywała te subwencje dla Polski, chociaż tam już dobiegają takie fałszywe pogłoski z Brukseli, że przynajmniej te fundusze na uchodźców to zostaną odblokowane, natomiast inne nie. No i w związku z tym Donald Tusk uznał Zbigniewa Ziobrę za najdroższego ministra w dziejach III Rzeczypospolitej. No to rzeczywiście, bo to już suma tych kar dobija do miliarda złotych, więc rzeczywiście sporo się tego nazbierało. No i proszę Państwa, nie wiadomo, czym to się skończy. Inflacja tymczasem się sroży. Gdyby nie wojna, no to rząd i nasz Pinokio stojący na czele rządu dobrej zmiany musiałby wymyślać jakieś nowe bajki, a tak to tam Putin, wojna i tak dalej. Nikt się temu nie sprzeciwia, chociaż coraz częściej podnoszą się nieśmiałe głosy, że tam wojna wojną, chociaż rzeczywiście rząd tutaj Ukrainę wspiera jak tylko może. Już niedługo to by w ogóle zlikwidował granicę, co zresztą zapowiadał pan prezydent Duda 3 maja i oddał prezydentowi Zełenskiemu całą Polskę w arendę. No to rzeczywiście prezydent Zełenski jakimś takim instynktem, że tak powiem, narodowym mógłby tę arendę zagospodarować jako niewątpliwie potomek arendarzy. No nie ostatnio, ale tam kiedyś na pewno. No i proszę Państwa, w ten sposób obywatele nasi zostaliby rzeczywiście sługami narodu ukraińskiego. Policja już się narodowi ukraińskiemu w osobie pani Iryny Ziemlianej wysługuje jak tylko może w podskokach. No a tutaj proszę Państwa, kiedy my tutaj jesteśmy, pławimy się, że tak powiem, w dobrych informacjach, że dotyczących wojny, którą ruscy szachiści przegrywają, no to Szwecja i Finlandia złożyły formalne wnioski o przyjęcie do NATO i wydawałoby się, że wszystko jest na najlepszej drodze, a tymczasem prezydent Erdogan powiedział nie poprę tych kandydatur, a zgodnie z artykułem 10 Traktatu Waszyngtońskiego w sprawie przyjęcia nowego członka do NATO wymagana jest jednomyślność. O co chodzi prezydentowi Erdoganowi? On nawet powiedział, o co mu chodzi, że Szwecja i Finlandia wspierają Kurdów, tam Partię Pracy Kurdystanu. No a Partia Pracy Kurdystanu walczy jeszcze do niedawna przy aprobacie prezydenta Donalda Trumpa o utworzenie niepodległego Kurdystanu. Problem polega na tym,
że co najmniej 1/3 terytorium tureckiego to byłby niepodległy Kurdystan, więc trudno oczekiwać, że prezydent Turcji będzie z tego zadowolony. No i blokując kandydatury Finlandii i Szwecji do NATO, będzie próbował ugrać coś, na przykład taką solenną obietnicę, że żadnego niepodległego Kurdystanu nie będzie, a być może jeszcze inne rzeczy uzyska. No bo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, które niewątpliwie tam swoje zachęty jakieś sformułowały pod adresem Finlandii i Szwecji, byłaby to taka kłopotliwa sytuacja, bo okazałoby się, że NATO wcale nie jest takie zdeterminowane, żeby kontynuować w nieskończoność wojnę z ruskim zimnym czekistą Putinem. Tymczasem, proszę Państwa, Putin dopełnił miary swoich nieprawości, bo przejął, że tak powiem, pod własną kontrolę żołnierzy ukraińskich, którzy, jak to eufemistycznie określają nasze media, wycofali się z Azowstalu. No tak naprawdę to się poddali i zostali wzięci do niewoli. Oni też tego nie mówili, że się poddali, tylko że wykonali rozkaz sztabu generalnego. No to na pewno taki rozkaz został im wydany. No i teraz nie wiadomo, jak to będzie, bo podobno ma być wymiana jeńców tych ukraińskich na jeńców rosyjskich. No widzimy, że mimo nieprzejednanej wrogości między Ukrainą i Rosją, to pewne kontakty są utrzymywane. To nie jest tak, że musi się to zakończyć jakąś totalną rozgrywką, no bo jak pamiętamy, ja to wielokrotnie przypominałem, każda wojna toczy się o pokój. No i widzimy, że pewne takie nici łączności między stronami wojującymi są utrzymane. Bardzo możliwe, że pokój nastanie wcześniej niż myślimy, dlatego że w Stanach Zjednoczonych narastają sprzeciwy w Partii Republikańskiej przeciwko futrowaniu Ukrainy. Ostatnio tam pojawił się pomysł, żeby 40 miliardów dolarów jeszcze dodatkowo Ukrainie dać. No to tylko nasz rząd nie ma tutaj żadnych hamulców do swojej rozrzutności, ale tamci już się zaczynają reflektować. No zobaczymy, jak się to będzie, co się będzie działo. W każdym razie widać wyraźnie, że słuszną rację miał pan Łukasz Jasina, kiedy mówił, że Polska jest właściwie sługą narodu ukraińskiego. No i służymy, jak tam potrafimy, narodowi ukraińskiemu, a tymczasem naród ukraiński pokazał nam ostatnio gest Kozakiewicza, bo okazało się, że polskiemu kandydatowi, stawiającemu do rywalizacji o nagrodę Eurowizji, ukraińska strona nie przyznała ani jednego głosu. No i tutaj burza w szklance wody. Najpierw wszyscy w niezależnych mediach głównego nurtu wierzyli święcie, że pan Ochman wygra, ale jak się okazało, że nie wygrał, tylko zajął zaszczytne 12. miejsce, no to ogłoszony został komunikat, że wyniki są nieważne. No, miejmy nadzieję, że ta zasada zostanie rozszerzona nie tylko na szansonistów, ale również na inne dziedziny życia, i to dodaje zupełnie, to stawia w zupełnie nowym świetle perspektywy wojny na Ukrainie.